tak, że to musi być przede wszystkim w zgodzie z tym twórcą, który to robi, no bo jeżeli nie, to jaki to ma sens, prawda? No to czemu to ma służyć, prawda? Jeżeli to jest rodzaj usługi, na przykład mówię o projektowaniu wzornictwa, na przykład przemysłowego, gdzie pracujemy z fabrykami zatrudniającymi mnóstwo ludzi. Ten produkt, ten wzór użytkowy musi spełnić pewne kryteria technologiczne, rynkowe, po to, żeby eksplorować swoje zainteresowania, nie i ta satysfakcja, jeżeli jest nagle sprzężenie jakieś zwrotne, czyli nie wiem, odbiór jakiegoś dzieła czy artystycznego, czy projektowego jest dobry, czy na Kickstarterze, czy gdziekolwiek, to po prostu daje niesamowitego kopa. Zastanawiam się nad takim momentem, kiedy uznaliście, że będziecie artystami. Trochę cofnę, że to jest wasze powołanie. Nie wiem, czym się państwo też zajmujecie. Nie zamierzam was tutaj egzaminować, zwłaszcza, że nie mam mikrofonu, który mogę strzelić i wtedy łatwiej was do odpowiedzi wyciągnąć, a przynajmniej zaproponować. To kiedy sobie uświadamasz, że chcesz robić coś innego, że masz coś, czym chcesz się sobą dzielić? Teraz się zastanawiam, skąd to się wzięło, to nie wiem tak do końca. Po prostu jakby jest na pewno rodzina, prawda? To jest coś takiego, że gdzieś tam inspiracja, też jakby pewnie takie oko dało, nie wiem, pewnych ciekawostek, pewnych możliwości do rozwijania swoich takich kurczę pasji, które... Miałem być stolarzem. To było jakieś tam, nie wiem, marzenia przez mojej mamy, żeby robić konkretne rzeczy. Że jak Józef. Tak, dokładnie jak Józef, że ja będę Józefem, kurczę, i tyle. A tu po prostu mówię, nie, chcę robić coś takiego. Totalnie zgniłe, totalnie niedobre właściwie. Co to jest za zawód, prawda? Zajmowanie się jakimiś tam papierkami, kolorami, to, że człowiek dobiera na przykład, nie wiem, barwę, że tam sobie wpuszcza 3% czegoś, że tutaj jakąś kapkę, nie wiem, czerwonego, zielonego, że czerni mogą być nawet tysiące kolorów i tak dalej. To, że papier, nie każdy papier jest biały, albo że tych biel jest milion. Że to jest możliwe dostrzec i tak samo z tą typografią. Jest coś takiego, że człowiek się go może uczyć, może się nie uczyć, nie wiem. Wydaje mi się, że to opór gdzieś tam sobie człowiek po prostu ma do tego i jakby tutaj każdy jakby etapy poszedłem do liceum, potem byłem jeszcze gdzieś i to jakby sobie powoli widać, że jakby to był dobry kierunek. Ale czy to jest jakby, czy to jest ten kierunek, jeszcze tego nie wiem. Już odpowiedział na to, skąd się to wzięło, a mnie jeszcze interesuje, jak dużo czasu to musi zabrać. Bo ci wszyscy ludzie, projektanci, o których mówiłem, czyli Gosia, Ziem i tak dalej, oni pracowali na to lata. Nikt z tych krytykujących osób nie zadaje sobie pytania, ile trudu musieli ponieść, jak wiele kompromisów zaliczyć i przeszkód. No i zastanawiam się, bo to nie może być tak, że się od razu udaje. To jest droga, którą trzeba przejść. Według mnie takie pytanie słabo się wypala. Ja mam na wizytówce z tyłu taki napis, że człowiek z nowym pomysłem jest wariatem, dopóki nie odniesie sukcesu, tak powiedział Mark Twain. I tak jest z większością rzeczy, tak? Ta krytyka jest absolutnie nienaturalna i ona jest o tyle dobra, że ona, krytyka stawia człowieka w takiej sytuacji, że jeżeli on się otrząśnie i pójdzie dalej, to znaczy, że jest tylko mocniejszy i jest w stanie realizować kolejne cele. Jeżeli się złamie, to znaczy, że nie powinien tego robić. Czy to czasem jest jakiś nieprawdopodobny snobizm następuje, który właściwie, taki film był Gorączka, postmodern, jak nie wiem, czy państwo oglądaliście, jak Al Pacino wyrzuca ten telewizor z samochodu, się pokłócił, no? Bo ja już mam dosyć tego postmodernistycznego domu. I zauważyłem, że te projekty, zwraca się uwagę na wszystko, ale zwraca się uwagę na ergonomię. I te piękne krzesełka, bardzo drogie, kiedyś byłem na takiej galerii, 35 tysięcy krzesełko. Dosłownie. Ja tak starałem się usiąść, bo można było, to ja mówię, że ja to 5 minut nie wytrzymam tym krzesełkiem. Projektowanie może być postrzegane jako właśnie taka sztuka udziwniania rzeczy. I to jest coś, co dominuje w społeczeństwie. A projektowanie nie jest tym. Nie na tym polega. Projektowanie polega na rozwiązywaniu pewnych problemów, czasami potanianiu rzeczy, wymyślaniu sposobu, tak jak na to, żeby zrobić coś, żeby było to bardziej właśnie ergonomiczne, inteligentne, czasami tańsze, możliwe przy użyciu jakiejś technologii i tak dalej. To jest właśnie to, co różni projektowanie, design od sztuki. To jest to, że są pewne obiektywne kryteria, które weryfikują,
że to nie jest tylko subiektywne działanie twórcze, że ja chcę, żeby to było takie i takie będzie. Nie, bo będzie takie, to ten brzuch tutaj, to jest tyle i tyle gramów jakiegoś materiału, tyle i tyle czasu pracy jakiejś frezarki, tyle i tyle i tak dalej. Jeszcze przeszkadza przy przechodzeniu, czy coś tam innego. Dlatego to jest w pewnym sensie subiektywne, bo jest jako indywidualni twórcy próbujemy przeforsować pewne idee właśnie, pewne koncepcje, ale one muszą się zmierzyć z obiektywnymi wytycznymi. Jeżeli tego nie zrobią, to nie mają racji bytu, albo nigdy nie będą ocenione jako dobry design. I want you to go deep.